Eskapada food trucka po Berlinie i Kopenhadze dobiega końca, ale czas na creme de la creme naszej wyprawy, czyli rozmowę z Kamilem Grabarą. Już nie po raz pierwszy, jeżeli chodzi o kanał food truck, ale po raz pierwszy fizycznie Kamil siedział tutaj u nas na fotelu food truck. I w takiej innej, powiedziałbym, konfiguracji, bo po pierwsze, jak mawiał kiedyś Dariusz Szpakowski o Eusebiuszu Smolarku, dojrzał, ale nie odmówił sobie przyjemności podpalenia kilku pożarów. Naszym gościem w food trucku jest Kamil Grabara, bramkarz Kopenhagi i młody, utalentowany szachista. Musisz nam powiedzieć, jak się zaczęła ta zajawka z szachami. No jak u każdego, no nie? Po Gambit Królowej, Gambit Królowej, ale nie wiem, czy jeszcze grono ludzi, które grało, do dzisiaj gra. Ja do teraz mam zajawkę, trenuję, także jest fajnie, ale młody to tak chyba nie do końca. No, jeszcze 22 lata, powiedzmy, jak na szachistę. Ale mnie zszokowało co innego. Jak wychodziliśmy z klubu, to widziałem, pod pachą miałeś nuty. A to nie dla mnie, to dla narzeczonej Dominiki, to dla niej. No. Ale co, gra na czym? Na pianinku, tak, na pianinku mam w domu postawione. Nie miałeś zajawki nigdy? Próbowałem ją zagrać kurki 3, ale na tym się kończy. No średnio. Średnio. Ja zazwyczaj nie słucham, co ludzie do mnie mówią, no to tak samo muzyki nie rozumiem. A z tymi szachami to jak jest? Szachami to jest tak, że no wiesz, dużo podróżujesz. No a szachy można grać offline, online, więc nie, no szachy są fajne, ja też nie mam za dużo rzeczy do robienia w życiu. Ogólnie granie w piłkę jest takie mało obciążające, więc... Ile godzin na to poświęcasz na przykład? No na początku, jak się mega wkręciłem i miałem dużo czasu, korona i tak dalej, no to 3 lekcje miałem w tygodniu, to udawało mi się zrobić. No, teraz mam gdzieś tam 2, 1, no bo gramy co 3 dni, więc ciężej, nie? A co jest grasz online cały czas? Cały czas, no. Co jest fajnego w szachach? Co jest fajnego? No, fajna gra, nie? Najstarsza gra w sumie, no, królewska nie bez powodu się nazywa, ale... Gdzie zasady się aż tak radykalnie no, przez lata nie no, zmieniły, jedyne, prawda? Co się zmieniło przez tam, nie wiem, 100 lat, to przez 200, no nie, no nie, 100, przez 500 lat, no to dodali El Pason i Rochado, tam jest bodajże nowa, w miarę nowa w szachach, więc tyle, a dwa, że no wiesz, w szachy może grać każdy, nie? A co to znaczy, że życie piłkarza nie jest obciążające? Ja się za bardzo nie stresuję w życiu na tym etapie, no nie? W sensie nie jest takim psychicznie. No wiesz, granie co 3 dni jest fajne, nie musisz za dużo trenować. No wiesz, że jest dnia na dzień teraz już, może trochę wyrosłem z tego wszystkiego, nie wiem. Nie stresuję się po prostu rzeczami. Czy ty jesteś tego zdania, które ma większość kibiców, że tak naprawdę piłkarze mają łatwe życie? Inaczej. Wiesz, jako tako na co dzień nie chodzi mi o to, że to jest łatwe życie, bo faktycznie no, trenujesz, jeździsz, grasz i tak dalej. Musisz wejść na jakiś poziom też. Tak, oczywiście, ale chodzi mi o to, że łatwe jest na zasadzie tego, że jeżeli już jesteś w tym, powiedzmy, w jakimś momencie, wiesz, czerpiesz z tego fajne profity, wiesz, że to jest jakaś stabilizacja finansowa dla ciebie na teraz. I masz jakiś spokój na przyszłość. Na za 10 lat, 15 lat. I przede wszystkim z mojej perspektywy to też warto dodać, ja ostatnie tam 3 lata spędziłem na wypożyczeniach. I myślę, że kogokolwiek byśmy nie zapytali, kto musiał, wiesz, no, tak chronicznie jeździć na wypożyczenia i zmieniał miejsce zamieszkania co pół roku czy co rok, no to jak podpiszesz kontrakt na 5 lat, czy na jakąkolwiek w ogóle, na jakikolwiek okres, no to wtedy uważasz, że jakiś duży problem został rozwiązany. I ja tak na to patrzę. I bardzo się cieszę z tego powodu, no bo nie będę mieć w maju takiego przemyślenia, gdzie powiedzmy będą najważniejsze mecze sezonu, gdzie wiem, że będziemy grali o mistrzostwo i będę myślał, o kurde, no ale wrócę do Liverpoolu i trzeba będzie się przeprowadzić, może nie wiem, do Kazachstanu mnie wyślą. Także rozwiązał się duży problem w moim życiu i to jest taki problem, no wiadomo, że to brzmi tak pejoratywnie, no, okay, tak, ale... No. Ale poczułeś ulgę. Tak, duża ulga, duży taki kamień w ogóle spadł mi inaczej w ogóle, łatwiej mi się po prostu żyje dzięki temu. A druga sprawa, że tak jak mówisz, kibice twierdzą, że to jest proste. W tym momencie, w którym teraz jestem, dla mnie to jest proste, bo dla mnie nie jest problemem jeździć na mecze co 2 dni, dla mnie nie jest problemem grać co 3 dni i dla mnie nie jest problemem spędzać, nie wiem, 3/4 mojej doby, wiesz, na piłce i będąc na treningu, czy jadąc na mecz, więc to nie jest dla mnie duży problem i to jest łatwe dla mnie, tak, to tu się zgodzę, no ale to też zależność od tego, kto jak rozumie słowo łatwe, prawda, no bo tak jak mówisz, psychicznie to jest obciążające i tak dalej, ale no ale to na końcu jest przyjemność. Czyli ty po każdym sezonie, kiedy byłeś na wypożyczeniu, czułeś już duży stres z tym związany, że kurczę, kończy się ten okres i za chwilę znowu będę musiał kombinować, gdzie wyląduję w następnym sezonie? Nie zawsze, wiesz, jak byłem pierwszy raz w Danii, zagrałem tu tam, nie wiem, 20 meczy, czy ile to tam było, pojechaliśmy na mistrzostwa, zagrałem przyzwoicie i wtedy miałem świadomość, że no choćby na chuj stawał, to ktoś mnie musi wziąć, no nie? Na zasadzie takiej, że na pewno to będzie krok do przodu, no bo nie ma innej możliwości, no nie? Nie, no, no nie ma innej po prostu możliwości, zasłużyłem i tak dalej.
No i o tyle to było fajne, wiesz, może wdepnąłem w minę, może nie, tam z tym Huddersfield to nie jest ważne w tej chwili, może to też moja wina po części, może nie byłem gotowy, to też jest możliwe, ale na przykład po Huddersfield, wiesz, każdy, nie wiem, no, może ludzie widzieli, może nie, jak tam rozwaliłem sobie trochę głowę, wiesz, byłem w szpitalu przez tamte parę dni, później 6 tygodni nie mogłem trenować, zaczął się koronawirus, więc to nie był tylko mój problem, ale taki globalny. Może też tak bardzo, wiesz, indywidualnie i tak przez siebie spojrzę. Też wiem, że Christian Bielik o tym powiedział, że w sumie ten koronawirus był straszny, jest straszny, ale trochę pomógł, bo nie czułem, że tylko ja mam słabo w tym momencie, tak? Więc to jest takie bardzo, no niekoniecznie dobre podejście, ale trochę mnie to ratowało. No później wróciliśmy do treningów po koronie i pierwszy trening i kontuzja biodra, nie mogłem przez 3 tygodnie, wiesz, kopać piłki i... No i sezon się skończył, no i Kamil Grabara nie grał przez 7 miesięcy w piłkę i obudził się z ręką w nocniku na zasadzie, no może być problem. Nie było chętnych wtedy za bardzo? No, byli jacyś chętni, wiesz, ale też trzeba po 7 miesięcach nie grania w piłkę, no to trzeba mierzyć siły na zamiar, no nie? Więc łatwo było coś wybrać tak, o i pójść gdzieś, ale dotarło do mnie, że to, co mi się tam udało zbudować, powiedzmy, od mistrzostw czy przed tym mistrzostwami Europy, no to niestety przyszedł taki czas, że trzeba zacząć to budować od nowa. Bo cały ten hype i to wszystko opadło i teraz trzeba po prostu się obudzić w obecnych realiach i coś z tym zrobić. I powiem wam szczerze, że nie mówię, że było mi przykro, czy źle się z tym czułem, bo to oczywiste, ale nie obwiniałem nikogo, wiecie? To był taki może czas, nie wiem, myślę, że ludzie ogólnie mieli więcej przemyśleń przez ten czas i ja na pewno miałem dużo więcej i z perspektywy czasu muszę powiedzieć, że cieszę się, że bo łatwo jest znaleźć wymówkę, no nie? Wiesz, powiesz, że była chujowa pogoda. Więc nie szukałem wymówek, nie próbowałem obwiniać ludzi za to, co się stało, jak się stało, że leżałem w szpitalu, a Huddersfield podpisał bramkarza. No życie, trudno, zdarza się, no nie? Fajne doświadczenie, teraz już przynajmniej wiem, jak to jest. No i nie obwiniałem nikogo i zdecydowanie łatwiej było mi, wiesz, tak pochylić głowę, pójść drugi raz na wypożyczenie do Danii, do Aarhus i wiecie co, nie obrażałem się nikogo. I cieszyłem się z każdego dnia, że w ogóle mogę grać w piłkę, że po tych 7 czy tam 8 miesiącach rozbratu, wiesz, takiego kompletnego, że nie grałem, średnio trenowałem i tak dalej, że udało mi się, wiesz, znowu zacząć robić to, co lubię, no bo można było iść też prostą drogą, no nie? Miałem podpisany nowy kontrakt w Liverpoolu po mistrzostwach i nie ukrywam, że mogłem sobie siedzieć, być tam, nie wiem, który bym tam był, co bym tam robił, może bym trawę kosił, nieważne. Widziałeś, że Kelleher na przykład dostawał później szansę, no i, z którym wygrywałeś i kompletnie o tym nie myślę na zasadzie, że co by było, gdybym został, bo mogłem zostać, ale pewnie by to było takie, wiesz, komfortowe siodełko, bym sobie został, tam pieniądze w funtach by przychodziły, fajnie teraz inflacja w Polsce, kurs funta rośnie, teraz trochę spadł ostatnio, ale to już mnie nie dotyczy na szczęście. I nie wiadomo, co by było. Może za 2 lata, no nie wiem, miałbym kazus takich piłkarzy, którzy nic w sumie w życiu piłkarskim nie zrobili, nie zaryzykowali, więc nie miałem problemu, posypałem głowę popiołem, poszedłem do Aarhus. Uważam, że całkiem przyzwoity sezon zagrałem, pomimo tego, że... Ale właśnie trzymając się chronologii, tam pojawiało się jednak trochę błędów. No zdarzyły mi się dwa. No, pewności siebie? Tak, wtedy? Tak. Dwa takie mi się zdarzyły duże i w jednym meczu akurat, więc w sumie wszystko wykorzystałem w jednym meczu, no nie? Dokładnie, no, ale raz, suma summarum zagrałem dużo mniej meczy niż większość bramkarzy, a na koniec sezonu miałem najwięcej czystych kont, więc z tego byłem taki, wiesz, to był taki fajny, miły bodziec i trochę i na tyle. Tym polega życie zawodowego piłkarza, że po prostu się weryfikujesz bardzo często. Może ci się wydawać, że jesteś na jakimś tam poziomie, w jakiejś tam topce, a później weryfikacja przychodzi bardzo szybko. No dlatego ja dzisiaj z perspektywy czasu nie mam problemu powiedzieć tego, że może nie byłem na tamten moment odpowiednim bramkarzem dla Huddersfield. Nie mówię, że wystarczająco dobrym, ale nie byłem może odpowiednim. Może oni potrzebowali kogoś, kto miał 35 lat i 10 lat walczył o spadek pod rząd. O utrzymanie. I może wtedy lepiej by im szło, nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Nie będę tego zwalać, że wiesz, wakacji nie miałem czy coś, bez różnicy. No nie było ten, wiesz, w ogóle fajna jest narracja, bo ostatni raz, kiedy gościłem w online, w Food Trucku, no właśnie, to... Właśnie, pierwszy raz siedzisz w Food Trucku. Tak. Koło takich tuz właśnie, jak tutaj widzimy. Tak. I wiesz, ostatnio, no ja nie mam problemu weryfikować siebie, tak jak wspomniałeś, wiesz, było tam zbyt dużo błędów i zweryfikowaliśmy je sobie i jakkolwiek to było odebrane, no wiesz, każdy ma prawo interpretacji. Jesteś w takim fajnym momencie kariery, gdzie uchodzisz cały czas za młodego, zwłaszcza bramkarza, no bo bramkarz z tego roku to jest wciąż bardzo młody, a już jednak jesteś bardzo doświadczony.
No bo tych meczów na poziomie seniorskim no prawie zagrałeś. No prawie 100 już chyba. Tak, zagrałeś no, myślę, to jest idealny pracownik, no. Wiesz. Młody no, i doświadczony, no CV. Wiesz, ale można też powiedzieć, bo wiesz, ktoś ma 22 lata i załóżmy ma tam tą setkę, nie mówię o Donnarumie, no wiesz, mieszka tak, siłę. Tak, to jest fenomen. Ale, no właśnie, to jest fenomen, ale mówmy o bramkarzach, którzy zagrali gdzieś tam powiedzmy 100 meczy. Myślę, że mało jest takich przypadków, którzy te 100 meczy zagrali na przestrzeni trzech różnych klubów. Wiecie o co chodzi. I plus nie, do mówię, tego dochodzi i nie mówię o wypożyczeniach, że ktoś grał w League One albo League Two, no bo to tak teraz, wiesz, uważam, że Championship no troszeczkę wyższy, to jest trochę wyższy poziom niż League One, mimo że z piłką czasami to nie ma nic wspólnego, ale jednak indywidualnie... Yes. Nie, no mecze powiedzmy od listopada do lutego naprawdę mają mało wspólnego z piłką nożną i to jest raczej oczywiste. I powiem, że mało bramkarzy, nie mówię, że mi to jakoś, wiesz, że się tym masturbuje, że mam 100 meczy w trzech różnych klubach, no bo równie dobrze tak jak mówimy o fenomenie Donnarumy, mógłbym mieć 100 meczy, wiesz, w Liverpoolu rozegranych, ale to nie o to chodzi i faktycznie, no... Ja nie powiem, że jestem doświadczony, ale zupełnie inaczej patrzę na to wszystko, wiesz, z perspektywy teraz, a jak miałem 19 lat i gdzieś tam w kadrze U21 sobie grałem, nie? Powiedz mi, ty w pewnym momencie swojego życia zawodowego straciłeś pasję do piłki jako dyscypliny, którą interesujesz się poza tym, co musisz zrobić, typu trening, mecz? No były takie momenty, wiesz, no na przykład w Huddersfield, no to jak szło nam tak, jak szło, wiesz, pierwsze 10 meczy, jeden punkt i wiesz, no ogólnie taka jebanka straszna. No to uwierz mi, że nie chciało mi się oglądać piłki nożnej, wiesz, nie miałem czegoś takiego, żeby włączyć sobie mecz, wiesz, na trening za karę, a te treningi to też, wiesz, bo w Anglii jest to fajne, że grasz co 3 dni, ale fajne jest to, jak grasz dobrze, jak wygrywasz mecze, jak o coś grasz, a jak śmierdzi ci spadkiem i to tak bardzo, jakbyś miał, wiesz, kanał ze ściekami obok łóżka, no to wtedy jest problem, no nie, i nie trenujesz, no bo nic nie przetrenujesz, tak, pomiędzy tymi meczami, bo się nie da. No i jest jakiś tam trening, robisz cały czas to samo, no jedziesz na mecz, w łeb, wracasz. No i wtedy naprawdę się odechciewa piłki nożne. A teraz jaki masz okres? Teraz mam taki okres, że ja z reguły grałem w drużynach, które się broniły. Głównie. Nie mówię, że broniły się przed spadkiem czy coś, bo w Argus tak nie było. Broniły dostępu do własnej bramki. Bardziej broniły, aniżeli kreowały grę. I teraz, wiesz, moje mecze na zasadzie w Argus było na zasadzie czy u trenera Michniewicza w kadrze U21, no to połóż piłkę na piątkę, tam będzie napastnik, spróbuj go trafić w klatę, jak nie da rady, to w głowę. No i wiesz, i to jest zupełnie... A teraz przychodzę do klubu, jestem w klubie, który chce kontrolować mecz, bo ma takich zawodników, a nie innych, bo jest takim klubem w tej lidze, a nie innym. I ty musisz grać też wyżej. I to akurat, to nie jest problem, wiesz, tylko kiedyś nie, gra, nie podawałem piłki z piątki, a teraz robię to cały czas, wiesz. Nawet jakiś tam, ja zbyt dużo nie patrzę na statystyki, o tak, nie rajcuje mnie to, wiesz, bardziej taki feeling po meczu, jak zagrałem, albo jak ktoś zagrał. Statystyki tak, no, mówią dużo, ale też nic. Bez kontekstu. Więc faktycznie, jak ja teraz gram mecze, no to zamiast... Wiadomo, że używamy też długiego podania i tak dalej. To jest normalne, ale trzy razy więcej piłek jest faktycznie granych krótko. Dzisiaj to było widać też w gierkach treningowych, że no, chociażby. Byłeś aktywny, jeżeli chodzi o rozegranie piłki. Nie ma problemu. Zobaczymy, kto dzwoni. Przednijmy. Mama. Co chcesz powiedzieć, mamo? Jestem właśnie w food trucku. Przywitaj się. Food trucku. Pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiamy, dzień dobry. A ja już myślałem, że już wiem, po kim Kamil Mariposa, jak usłyszałem, że to życzmy wszystkim. Moja mama. Bo moja mama ma żart, ale nie rozumie tego żartu. No dobra, trzymaj się, mamo, kocham cię, papa. Po tym wypożyczeniu do Huddersfield, spodobał ci się duński mental, jak tu przyszedłeś? No też nie wierzysz, że chciałeś zawsze grać w lidze duńskiej, nie, to było przypadkiem. No wiesz, jak ja bym sobie wybierał, to ja bym teraz grał, wiesz, w Champions League, nie, co tydzień. No ale moja droga nie jest taka, że trafiłem tam od tak, więc będę musiał dojść tam inną drogą. Z drugiej strony trudno sobie wyobrazić lepsze miasto do życia niż Kopenhaga w Europie. Naprawdę. No, to znaczy, wiesz, równie dobrze mógłbym całe życie grać w Premier League w jakimś brzydkim mieście i później sobie wystawić, wiesz, mansion gdzieś tam w LA, no nie, więc... To różnie można to patrzeć, życie. Ale na pewno żyje się tu super. W Kopenhadze jest
no super miasto, po prostu ciężko, jak ktoś ma wiesz, czas, ochotę, to latem zapraszam, bo naprawdę jest fajnie. Otoczka wokół klubu, jaka tu jest. Mhm. To jest klub, który został stworzony do wygrywania. I kibice, wiesz, nie ma drugiego takiego second best, tutaj nie ma second best. Tu jest drugie miejsce, jest słabo, jest trzecie miejsce, jest fatalnie. Wszystko poniżej, no to w ogóle nikt o tym nie myśli, prawda? Tylko złotość, tylko złoty medal po sezonie, ten puchar z dużymi łóżkami takimi jak moje, to tylko ten się liczy. I to jest fajne, fajnie jest być w takim środowisku, na pewno dużo łatwiej się rozwija. I jest większa przyjemność grania w piłkę, mam takie wrażenie. I powiedziałeś też, że Stadion Parken to jest obiekt bardzo fajny, jeżeli chodzi o perspektywę z boiska. Tak, znaczy nawet jak tutaj grałem przeciwko Kopenhadze, to nie dziwię się, że niektórzy mają z tym problem tutaj przyjeżdżając. Wiesz, no ja trochę stadionu widziałem i inaczej, kibice w Anglii są tacy mocno, wiesz, nie są friendly, więc nie są przyjacielsko nastawieni, więc do tego się przyzwyczaja, że nie miałem problemu z tym, żeby tu przyjechać i grać kompletnie, ale super mi się tutaj gra jako zawodnik tej drużyny, jak wiesz, chociażby sobie można zerknąć na mecz derbowy, jak graliśmy z Brøndby, jak ten stadion wyglądał, albo nawet jak gra reprezentacja Danii, jak ten stadion wygląda, więc bardzo przyjemnie się patrzy z trybun, co mi nie grozi, bo ja zazwyczaj nie siedzę na trybunach. No ale z boiska jest super i zupełnie inaczej, wiesz, jak masz... Powiedziałeś, że numer jeden pod kątem atmosfery. Według mnie tak. Według tego, co widziałem i gdzie grałem fizycznie, a nie siedziałem, no to uważam, że to jest najlepszy stadion, na jakim grałem i to jest przyjemność, każdy mecz u siebie, bo czasami jest tak, że po jakimś czasie mecze u siebie są, tak, wiem jak będzie i tak, a tu jest taki fajny element tego, że takiego podniecenia, że grasz u siebie na stadionie i ten stadion jest naprawdę no zajebisty, wiesz, jak jest tam 30 tysięcy ludzi, no to... No jest fantastyczny po prostu i tyle. Chciałem zapytać o to, jakim jesteś typem piłkarza w szatni? Bo są różne profile piłkarzy, którzy się różnie spełniają w różnych rolach. I twoim zdaniem, jakim jesteś? Bo mam wrażenie, że to jest taka jednak mimo wszystko wiedza, której brakuje o Kamilu Grabarze. No już wszystko zostało powiedziane, czy to prawda, to nie, nie wiem. No, wiemy, ale jakim jesteś piłkarzem na Twitterze. Tak, tak. To wiem. Ale to jest jednak troszeczkę co innego, tak mi się wydaje. Pewnie Kamil Wilczek też miał to pytanie zadane i musiałbym, teraz zobaczymy, czy nasze wersje się będą zgadzały. To trochę jak na przesłuchaniu, wiesz, kamery, wszystko. Porównanie. Nie, wiesz co, nie wiem, nie jestem jakiś obsesowy w szatni, że nie wiem, tam skaczę, gadam i nie wiem, i pokazuję zegarek, no nie? nie, no. Trafiłeś na dwóch gości bez zegarka, wiesz? No, ja też nie mam. Kiedyś pokazywałeś zegarek na Snapchacie. No tak, ale chodzi o ten zegarek, wiesz, który? Nie, Monastera. Ale w każdym razie w szatni raczej... normalny, wiesz, rozmawiam raczej z większością zawodników. Myślę, że nikt nie ma do mnie uprzedzenia. Może nie czytałem Twittera. No właśnie. Nie przetłumaczałem. Ty jesteś z Grywusem. Dlaczego? Poza. W takim pierwszym kontakcie, bo Twitter też jest czymś takim, że to jest kontakt pierwszy raz z tymi osobami, z większością. Lubisz taką szydenkę, nie? I taki... No tak, ale bo to jest... Wiesz, to jest taki instynkt samozachowawczy. Aha. Ja sprawdzam sobie ludzi, jak oni reagują. Okay. I jak kogoś poznaję, wiesz, szkoda czasu marnować na kogoś, kogo naprawdę nie masz ochoty poznawać, albo jest po prostu, wiesz, jakimś, no głąbem. Nie ma dystansu do jest sobie. Po prostu głąbem, no nie? Ja takich, wiesz, tak to wygląda, wiesz, jak ktoś mi nie pasuje, to z nim nie mam kontaktu tutaj. Kuba P. może potwierdzić, że tak faktycznie jest. Dokładnie, i ja nie mam z tym problemu. Kamil ma kontakt z Kubą, a nie ze mną. No, dokładnie. I nie próbuję, wiesz, oszukiwać rzeczywistości, tylko pokazywać taką, jaką jest. I jak kogoś lubię, to lubię, jak kogoś nie lubię, to nie lubię. I ta osoba o tym wie i ta. Więc... Ale czasem mam wrażenie, że właśnie zgrywasz się w ten sposób, że mówisz coś skrajnego, nawet nie myśląc, tak? Żeby, nie wiem, sprowokować albo zbadać. Na zasadzie dzisiaj rozmawialiśmy i mówisz, nigdy nie będę mieszkać w Polsce, bo to jest w ogóle... W Polsce wszyscy są... i nie będę tam mieszkał. No i nie wierzę, że tak uważasz. Wiesz, o co mi chodzi? Kompletnie nie, wiesz. To na zasadzie sprawdzania. Faktycznie, no... Jak, wiesz, jak a Kamil Wilczek, ja tak nie uważam. Jak z kimś masz, wiesz, walt taki, łapiesz go i tak dalej, ale Kamil jest starej daty. No. Ale właśnie jest starej daty. On mówi, że mało czasu w ogóle spędza z młodymi piłkarzami, ale wypowiadał się o tobie, powiem tak pochlebnie, najwyżej tu rzucimy ten fragment, który mówił, że jesteś gościem, który właśnie kompletnie rozumie życie szatni. Jest to fajny chłopak, inteligentny, z dużym potencjałem, także cieszę się, że mam go tutaj w szatni. I to nie jest też tak, że on jest odludkiem w szatni, prawda? Nie, jest naprawdę jest lubianym chłopakiem w szatni i świetnie mówi po angielsku, także myślę, że Kopenhaga
zrobiła bardzo dobry interes ściągając Kamila do nas. Życie szatni, no wiesz, w paru szatniach byłem i tych lepszych i tych gorszych, więc trochę inaczej na to patrzę, no nie, wiesz, nie, jednak siedziałem troszeczkę w szatni Liverpoolu, wiem jak tam się ludzie zachowywali, byłem w szatni Huddersfield level niżej, byłem w Danii i w różnych kadrach i wiem jak to wygląda, no nie, trzeba się umieć zachować. Byłeś w szatni z Gienkiem Laską, to jest, no, z wszystkimi, wiesz, no... miejsce. Inaczej, ja w szatni piłkarskiej nigdy nie miałem problemu i nigdy go nie będę mieć, bo nie, no, mnie się da lubić i mnie się da nie lubić, więc idealna osoba do szatni, wiesz, można opierdalać go troszeczkę za plecami, a można też być na mega relacjach z nim. Nie trzeba się tym przejmować, no, że ktoś kompletnie się opierdala za plecami. Ale tak? Faktycznie może tak być, że w pierwszym kontakcie czasami jestem taki odpychający. Dla bardziej czułych takich, wiesz, sensitive ludzi, to faktycznie może tak być. Zgodzę się z tym, ale czy to jest jakieś bicie na alarm, nie, że coś nie, robię ja nie źle, mówię, że to nie, ale ja to bardziej sobie tak obserwuję. Rozumiem takie opinie, bo faktycznie jest podstawa, żeby tak twierdzić. Na razie i tak widziałem, że na Twitterze mocno już przystopowałeś, rzadko się uaktywniasz. Ostatnio tylko tak naprawdę mały przyczek w kierunku Rafała Gikiewicza. No było. Ale to taki, wiesz, czasami jest w sądzie jest taki pozew zbiorowy, nie? Wiesz, i ja po prostu, ja byłem mediatorem w tym całym problemie, bo wiesz, no tak, taki pozew po prostu, wiesz, grupowy, gdzie wiesz, no fajnie jest, jak masz jaja, wymieniać kogoś z imienia i nazwiska, wiesz, ten jest taki, nie? Ale no nie możesz mówić takich rzeczy, że wiesz, Dawid Kownacki grał w drugiej Bundeslidze i nie jedzie na kadrę. Nie możesz powiedzieć, że do gościa, który robił tam podcast, no, Płacheta to zagrał 210 minut więcej od ciebie tylko w tym sezonie. Rozumiesz? Takie obsesowe rzeczy i nie jakiś faktycznie, nie wiem, jakiś taki instynkt, no nie wiem, fajnie jest powiedzieć coś takiego brutalnie prawdziwego, mimo że to może nie być prawda, ale dla ciebie jest prawdą, okej, ale to jest takie niesmaczne z jego ust. Dziwi cię to, jest takie robi niesmaczne, to... wiesz? On myśli, że jest fajny, ale ja nie chciałbym, żeby ten food truck, żeby on się czuł zbyt ważny, że ja o nim mówię. Okay. Bo to jest taki gość, ja mogę być wkurzający, no nie? Aha. I rozumiem takie opinie, ale ten gość jest 5 razy bardziej wkurzający. I to jest ten problem tej sytuacji. Ja nie mam nic do tego gościa, ale to w jaki sposób on dedukuje i co on tam obwieszcza, w jaki sposób on jest teraz wszędzie zapraszany, tak jak mu rozmawialiśmy o tym, że nie wiem, dla beki czy po to, że... żeby wywiady dawał kontrowersyjne, nie wiem, ciężko mi powiedzieć, ale no szkoda mi go trochę, bo to jest dorosły facet i powinien trochę inaczej patrzeć na świat i koniec tematu. Dobra, to tylko jak szatnia ocenia takie zachowania na przykład z twojej perspektywy? Ja nie wiem, ale myślę, że na przykład gdyby teraz stanął tutaj Rafał Gikiewicz, Dawid Kownacki, no to normalnie, wiesz, gdyby on o mnie takie rzeczy mówił, no to... No. Jak to mówi żona Polkosia, dostałby w tubę. No tak, mogłoby tak być, ale koniec jego tematu. Widzę. Ja uważam, że on sam sobie robi krzywdę, nie wiedząc tego i tyle. Okej. Ale na przykład spotkałeś się, już nie mówimy o Rafale, czy też z takimi przypadkami gdzieś w zagranicznych szatniach? Nie. Nikt nie był na tyle odważny albo głupi, żeby coś takiego robić. To nie byłem, czy nie byłem świadkiem. Różnica jest chyba mimo wszystko w tym, jak takie opinie wypowiada były piłkarz? Jak wypowiada aktualnie grający piłkarz z aspiracjami do gry w tej samej szatni. Skoro po każdych powołaniach ta osoba ma pretensję, że nie jedzie, no to co by było, gdyby pojechał? No. Wiesz, problem jest w tym taki, że to jest może zły przykład, ale kiedyś miałem jechać na trzeciego bramkarza na Euro. Nie zachowałem się super do końca, ale też to nie było... Do końca bezpodstawne. To nie było też do końca fajnie rozegrane ze strony różnych osób, więc okej, wina głównie moja, nie chcę mówić obopólna. Ale ja jako piłkarz mam coś takiego, że faktycznie jeżeli gdzieś idę, albo gdzieś miałbym jechać, to po to, żeby czuć się ważnym. Czuć się ważnym i coś znaczyć, prawda? I ja przez rozumienie tego, że bycie ważnym albo czuć się ważnym, to nie mówię, że musisz być tym pierwszym bramkarzem, ale chociaż żebyś miał jakąkolwiek szansę, że jesteś faktycznie może tą dwójką z góry, jedziesz i masz szansę walczyć, jesteś faktycznie masz jakiś wpływ na to i to bym rozumiał, ale tu jest gość, który ma 30 parę lat, wie, żeby był trójką i by piłki nosił. Dla mnie to by było uwłaczające. Mimo, że to kadra narodowa, coś fantastycznego, to pomimo wszystko nadto, takie niepatriotyczne bardzo, przekładam siebie i ja bym się w tej roli nie widział.
I tak jak nie widziałem się w U21, żeby trzecim czy czwartym bramkarzem, tak kompletnie nie rajcowałoby mnie to, że teraz na liście rezerwowej byłbym ja, a nie Radek Majecki. Mówię szczerze, ja nigdy po jakichkolwiek powołaniach, czy trenera Brzęczka, czy siebie, nie uważam, że ja powinienem jechać tam. Albo w jakim celu? No, ale twoje nazwisko zaczyna padać coraz częściej no po tej prezentacji. No i super, i fajnie, czy... niech pada, ale na ten moment realistycznie jestem daleko w kolejce, więc nie mam szans na grę, więc na ten moment uważam, że to jest dobra decyzja, że tam nie jeżdżę i na spokojnie sobie trenuję, gram. Całkiem nieźle mi to teraz wychodzi i oby tak było jak najdłużej. I jeżeli faktycznie przyjdzie moment, kiedy będę wystarczająco dobry albo będę potrzebny w tej chwili, to chciałbym tam pojechać i być kimś ważnym, kimś, kto ma realne szanse na cokolwiek. Mimo, że znajdą się głosy, że kadra to kadra, jedziesz nawet jakbyś miał bidony nalewać, prawda? Ale no niestety w moim przypadku tak to nie działa, ja tego tak nie widzę. Wiemy, i nie mam wiemy z tym dobrze, problemu. Że czasem to jest populizm. Oczywiście, że, dobrze, jest. Że tak jest. Oczywiście, że jest, ale tak jak mówię, jeżeli... No i ja po takich... Ja bym tak nie umiał się zachowywać po powołaniach i mieć pretensje do całego świata. Nie mam pretensji, że nie jeżdżę, że nie jestem wymieniany, że powinienem. Fajnie, jak ktoś coś powie, ale no... Nikt mnie nie powoła za selekcjonera. Rozmawiałeś już z Paulo Sousą? No kontakt? Byłem tam kiedyś na tym meetingu na Zoomie sławnym. Okay, no. Było a byłeś? Tak. No to byłem. A kto się tam odzywał w ogóle? Ale to chyba przez przypadek wysłał ktoś mi powiadomienie, że tam byłem. Oczywiście to jest jakieś... To jest moje marzenie, okay. Żeby grać w kadrze Polski. Oczywiście, że tak, wiesz. W U21 miałem okazję reprezentować Polskę, to jest super i chciałbym to robić jak najlepiej potrafię w pierwszej kadrze. Czy mi to będzie dane? Nie wiem, może tak, może nie, ale to wszystko ode mnie zależy. Super się pożegnałem w ogóle z kadrą, wiecie? Dzwoni do mnie trener Stolarczyk. Myślę, że on pamięta tą rozmowę, bo ja ją pamiętam doskonale.